No, siema, witam, ja jestem Piechol i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, zrestartowaliśmy tą misję. Więc jedziemy od początku, Mission 19, Forces Collide. Dobra, czy muszę jeszcze raz wchodzić w Customize? Chyba tak. Ewan już na maxa, Beowulf. Nie, wiesz co, jeszcze nie będziemy inwestować, później zainwestujemy w Ere Hike może. W ten sposób podejdziemy do tego. Mission Start, poproszę. No, ale tego już nie będę was zmuszał oglądać, więc zobaczymy się od razu przy tamtym bossie, który nastręczył mi sporo problemów ostatnim razem. A z tymi dam sobie radę. No dobra, jesteśmy już na miejscu, tylko wiecie co, jedno mnie denerwuje. Bo widziałem swój licznik czerwonych mordek i troszeczkę mnie zmartwiło to, że brakuje... 202 brakują dosłownie, żeby kupić sobie Erhaik w Beowulfie. A, no dobra, kit. Zmienimy sobie w equipment. Przygotujemy się już od razu na tą trudną walkę, tylko kurczę, nie wiem właśnie, czy Spiral jednak, czy Ebony, a może Shotgun właśnie. Okej. Okay. Zamiast Nevana Beowulf. Dobra. No zobaczymy, może teraz się uda. Ale nie liczyłbym na to, że za pierwszym razem od razu w tym odcinku. Ale dobra, próbujemy. Okej, dobra, to wszystko pamiętamy, więc przewinę. Dobra, i jest potworek. I teraz dokładnie co z nim trzeba robić. No tłuc go trzeba było, to pamiętam. I najlepiej będąc w powietrzu. Bo na ziemi lubi troszeczkę napsuć krwi, więc... In the air we shall be. Okej, dobra, chowa się teraz w podłoże już, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze chwileczkę. Więc jeszcze delikatne wcirki. O, o! No myślałem, że to mnie sięgnęło, ale nie, ale właśnie. Ciężko wyczuć tak właśnie czym i jak on atakuje, ale dobra, shotgun. Bam, bam, oj. Coś kiepsiutko, szocik, dobra, ebo no ja gory i powietrze. A, i z debila korzystamy cały czas. Najlepiej, żeby cały czas regenerował mi zdrowie, kiedy tylko może. Dobra, ślimaki, pamiętam was z poprzedniego odcinka, mogłybyście się już łaskawie odpieprzyć. Nie będę specjalnych kombinacji robił na was specjalnie, o kurde, ale chyba będę musiał. Fajdowaj powietrze, dobrze Dante, już podoba mi się twoja postawa w tym odcinku, póki co. Bo tam jeszcze poza nagranie naprawdę dobrze mu szło, jakieś stylisze wchodziły, oj. Dobra, tu już kicha. Ale dobra, tłuczemy gościa dalej, czy no nawet nie wiem, czy jest, może nazwać to gościem, to jest jakaś babka z odnóżami. Ale dobra, Devil, regeneracja, delikatny oklep. Na ślimakach, ale już nie w Devilu niestety, więc postrzelajmy sobie delikatnie do wszystkiego i wszystkich. Także co saltem niestety, kurczę, ślimaki potrafią przeszkodzić nawet wykonywając ostatecznego salta. Nie fajnie. Dante, to musi trafić przecież. Nie, właśnie to może po prostu w ten sposób. Nie. Musi być dobry kierunek, ale Dante nie lubi się obracać chyba tam gdzie trzeba. Jednak. Ma, no, dwa ślimaczki raptem zostały, no przecież... No. Skacz, skacz, skacz. Jak już się chcesz chować? Serio? Nie. Nie ma takiej opcji. Jeszcze troszeczkę, jeszcze Virgil musi teraz przyjść w tym dojściu. Oj, shit. Albo nie, ja jeszcze poczekam, jeszcze troszeczkę zregeneruje moje zdrowie. Nie! Kurde, za wcześnie. Za wcześnie padłeś. No, no use, bla bla bla, no, no use to jest Dante, póki co przegrywa w kółko. Ale doczytajmy to jeszcze raz. Press the B button to call Virgil to your side. No właśnie, nie można mieć demona, kiedy się walczy z Virgilem, no kurde. Trudno. Dobra, Virgil, zapraszam do mnie i pomagaj jak możesz, bo Dante daje sobie nie daje rady, kurde, bez tego stylu specjalnego. No dobra, co pozostaje? No powietrze i cięcia, kurde, i tak do oporu, licząc, że mnie nie trafi. Albo, że Virgil pomoże jednak, no co ty na to, Virgil? Może jednak, chcesz tam Yamato? Nieostre, kurde, w dzisiejszym odcinku, no bo tam kiepsciutko coś wycinasz. Virgil! Need your help, brother! Dobra, ale jak się robią czerwone, trzeba się odsunąć, bo to jest zmasowany atak, ale kurde, nie zawsze można. Bo nie mam już tego ciosu, którym się posługiwałem jeszcze przed chwilą, bo styl się zmienił.
Jakby Virgil był oddzielnym stylem, kurde. Virgil, no come on, no pomóż mi! No co, jesteś przy mnie i co to zmienia, jak nikogo nie wycinasz i zaraz mnie śliwaczki wpieprzą mnie! Powiedz, jestem bezpieczny, tak to trzeba będzie robić. Kid. Kim w oko. Znaczy, no w sumie. Wrogi. Ślimak, pokaż dupę, kurwa, że mógł ją zastrzelić, no dalej. Dobra, jest i dobrze znany potwór. O, shit, Virgil! Dobra, to tu już będę musiał czegoś użyć. Bo spójrzmy w itemy, czy restartowanie pomogło? Pomogło, okej. Okay. Święcona woda by się przydała, użyłem na Virgilu wcześniej. Ej, o właśnie, a jej nie można kupić. Skoro to ma już być ostatnia walka, to... Dobra, spróbujmy, czy Virgil po pierwsze, czy mnie uratuje? Pewnie nie. Aha, dokładnie nie. Więc zróbmy tutaj continue. Okej, okay, poczyńmy teraz odpowiednie inwestycje. Mogę święconą wodę, ale 10 tysięcy aż kosztuje. Ej. No, ale to jest w całości Blue Orb. Purple Orb? Co daje Purple Orb? Oho, ej, dobra. Może innego rodzaju inwestycje. Dobra, pyk je raz. Proszę bardzo, świetnie. I dwa. Wydłużając pasek zdrowia należycie. No kurde. Okej. Okay. I woda święcona może do tego. I będę już w pełni gotowy. Albo złota morda. Zadawać obrażenia, czy liczyć, że sam je zadam? Aha, miałem jeszcze dwie niedawno i zmarnowałem. Nie, no dobra, póki co wystarczy, najwyżej zaraz jeszcze będziemy inwestować. O, idzie tutaj zrobić save'a, żebym nie musiał tych dwóch konkretnych inwestycji robić powtórnie? Nie, nie idzie. Dobra, no to idziemy my. Lecimy. Z koksem, dobra, no to skoro mogę sobie pozwolić teraz na dłuższego devila, no to... Oj. O, ale Beowulf mało zabiera. Nie, żebym się skarżył, ale... Ale dobra, ten przedłużony pas życia się przyda. Zresztą sam Devil też. Ale właśnie, teraz mogę go uruchomiać... Uruchomiać? Co to za wiejska odmiana dialektu polskiego, kurde. Nie, czy już mogę uruchamiać przy trzech? Tak, przy trzech już mogę. Nie, bo myślałem, że po prostu będę musiał więcej zapełniać. Ale nie, po prostu będę mógł sobie pozwolić na dłuższe przebywanie w tej formie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Dobra, powietrze. Bo okazuje się, że Ebony i Ivory całkiem dobrze działają na ślimaczki. Ale też Salto pewnie dobrze zadziała, więc... No, czemu miałbym tego tak nie wykańczać? Kurde, już nie wiem, kiedyś pewnie wspominałem, ale chciałbym, żeby ta seria salt kończących z jednoczesnym cięciem, żeby mogła być wykonywana od razu, tak? Ten cios, po prostu. No właśnie, przy ziemi, tak zrobić. No, też można. A dobra, się nie pozbiera, szybka kombinacja. No, już powietrze, nauczyłem się dobrze tą bronią wycinać. No i Devil. No idzie szybko, idzie zgrabnie, tylko czy teraz tak pójdzie, kiedy stracę możliwość długich, powietrznych kombinacji. No nawet nie juggli, bo on stoi na ziemi, tylko jacne. Ej, dobra, ale nie wiedziałem, że kiedy one się wynurzają, to są nietykalne, no bo bym tam nie ciął niepotrzebnie, dobra. Ej, i to jest dobry sposób, się okazuje. Czyli po prostu troszeczkę Ebony i Ivory i przy samej ziemi pach, cięcie. To trzeba jeszcze trafić i zrobić to na odpowiedniej wysokości. Dobra, Devil, zaraz sobie tak sobie odrobimy. Przy okazji lepsza wycinka i lepsze health regeneration. Jeżeli w ogóle, nie, bo tam w ogóle bez diabła się nie regeneruje, po prostu. To jest potwór, jest maszkara już? Jest maszkara, nie zdąży tego wyprowadzić. Tu ślimaczek jeszcze się wplątał w całą sytuację. Ej, dobra, właśnie nie wiem, czy on na czubku głowy ma coś, co ja mam wycinać, że on później tak, że to powiem, krwawi. Ej, nie, to nie jest krew. Ale spoko, odsuńmy się delikatnie i dobra, i teraz delikatna wycinka, bo coś mi się zdaje, że zaraz kolej zniknie, no właśnie. A ja z połową zdrowia, no use. Być może. Szanowna papko. Run like hell and evade. Dante. Dobra, delikatne skoki na boki też trzeba.
Virgil, come and help me. Join me at my side and help me defeat this motherfucking monster. Dobra, i teraz by się przydała woda święcona. No co z tego, że pasek jest przedłużony od Devila, jak go nie mogę kurde wykorzystać. Dobra, Virgil, teraz, no jak bracia, together, teamwork, proszę cię, bo kurde, życia mało, dobra. Powietrze. Tam jest bezpiecznie, względnie. Dobra, wiesz co, jednak saltem to będę wykańczał. A nie, nie mogę, kurde! Bo Virgil wtedy przylatuje. No dobra, w sumie też możesz przylecieć, nie obrażę. Kurde, przecież. Przed chwilą zabiegałem wręcz o twoje towarzystwo. O, no. No sporo was tutaj, kurczę. W takim stadzie zwłaszcza jesteście niebezpieczni. Wszyscy jeszcze skaczą jednocześnie. I właśnie, ale skoro one atakują tylko, jak są czerwone, co za problem? Strzelać do tych, które są czerwone, a te, które nie są, atakować mieczem. Oj, shit! Dobra. Skończyło się to podejście. As we continue, tak. I teraz nie wiem, czy inwestować w apteczki. A w ogóle nie, stop. Spójrzmy, czy... W ogóle mogę, tak, mogę jeszcze. Gold orb. Blue orb. Jeszcze raz. Przedłużyć sobie pasek zdrowia. Kiepski pomysł w tej konkretnej sytuacji, ale Devil jest za 5, później jeszcze tutaj ewentualnie apteczkę. Decisions. No, przydałoby się zadać jakieś obrażenia, ale to jest wydawanie pieniędzy w błoto, ja to mogę zrobić sam coś pieniędzy. Mordek. Ale funkcjonuje jako waluta. Dobra, zróbmy tak. Pyk. Drugi raz już nie ma, będzie drogo, więc jeszcze eskę może. Mogę ich mieć 30 aż, okej, okay, dobra. Powiedzmy, że to powinno wystarczyć, ale zmieńmy drugą broń. To czy kurczę, shotgun nie działa. Więc może jednak Spiral? A Kalina Ann się dobrze sprawowała w sumie. Dobra. Powiedzmy, że z takim zestawem podejdziemy do tej walki. No, ale Agni Rudra już w rękach. Dobra, wyskocz na solo! Włączyłem jednak Beowulfa. No coś tam delikatnie to zabiera, ale zbyt dużo to nie powiem. Ej, w sumie... dobra, i pozwólcie, że teraz przy następnej okazji, jak on podjedzie, to spróbuję zaobserwować, czy... przypadkiem to nie zabiera znacznie więcej niż Agni i Rudra. Ślimaczki nie powinny stanowić problemu. I właśnie, sprawdźmy, czy tylko do czerwonej ja będę strzelał. Ja w ogóle no łatwo giną, kurczę, od samego ebonego i jarwonego, no to kurde, czemu ja taki mam z nim problem? Nie, dobra. Okej, Agni i Rudra i zobaczymy, ile to weźmie. No powiem wam, że... mniej? No chociaż w debelskiej formie może delikatnie więcej. Ej, no się okazuje, że to jest mocarna broń. Dobra. Mi to odpowiada, mogę tak lutować. Virgil się na pewno ucieszy zaraz. Jak to obczai. Aj, też forma diabła się różni w zależności od posiadanej broni. Dobra, ciekawa obserwacja, no, praktycznie na sam koniec gry. Jeżeli dobrze w ogóle domniemam, bo kurczę, może być zupełnie inaczej. Ej, faktycznie, może jeszcze Virgil się przecież odwrócić od Dantego znowu. To nie, w sumie on cały czas był odwrócony, no to nie wiem. No ale bez przesady, no pojednanie jakieś braterskie, coś no. Come on. Na pewno jest osiągalne. Okej, sprzęt z tymi idzie dobrze, w miarę. Kurde, potworek już przyjechał, dobra, idę do niego. Coś podreperowałem zdrowie delikatnie, ale zaraz mnie trafi pewnie. Czymś. O.
A właśnie, teraz trzeba unikać, kiedy on się robi taki czerwony. Okej, dobra. Obczajone jest, więc może teraz pójdzie lepiej. Pobożne życzenia, kurde. A dobra, startujemy. Virgil. Jak zwykle liczę na twoją kooperację, pełną współpracę. Pamiętaj, kto tu rządzi, kto ci sklepał maskę ostatnio. Myślę, że właściwie wtedy cutscenkę sugerowała remis. Dobra, skaczmy jak oszalali teraz. Jak kangury. Skaczmy do góry, jak jebane kangury. Jest zupełnie niepotrzebna przyśpiewka teraz. Czy trzeba cięciami zająć, ale ten kurde podwójnie zupgrade'owany pasek od Devila. Naprawdę teraz jest nieprzydatny, wręcz mnie denerwuje, że jest tego tyle i nie mogłem wykorzystać nawet. Oh, air in the air. Jeżeli rozumiesz dosłownie to powietrze w powietrzu. No nie, no dobra, ale tniemy ślimaki, czekamy aż kurczę pojawi się znowu największy z przydali. Bo te co prawda są uprzlizgłe i tak dalej, ale nie są takie obrzydliwe jak to, co tu właśnie spadło. Ach kurde, sięgnął mnie tym, ale nie powinien, bo to jest strata czasu, Virgil! Please. No, jak widzicie nawet on, ej właśnie. A jak w tej sytuacji prezentuje się Beowulf? No w sumie teraz ja troszeczkę kooperacją z Virgilem właśnie się popisuję. Choć niekoniecznie. Ale dobra, to już ta próba? Co by na to? Żeby to już było to, tak właściwie. Żeby to skończyć. Pewnie jesteście za, no to dobra, no to w tym wypadku będziemy używać umiejętności specjalnych, znaczy nie umiejętności specjalne, bo umiejętności specjalne są kurcze niestety nieosiągalne. No trzeba będzie się ratować itemami, jeżeli mi za bardzo zdrowie spadnie. Ale to spokojnie, jeszcze chwilkę. O, może nawet zaraz. Bo one skaczą wysoko, ale dobra. To ja też mogę wyżej, to się postrzelać, zmienić i ifrit? Nie. To czy ifrit? Ogniowa broń z Devil May Cry 1, dlatego mówię ifrit. Taka normalna pomyłka, wybaczcie. No. Skok. Kolejny skok. Dobra, maszkara już jest, więc zmieńmy. Dobra, to stagnięczy jej jeden cios w przypadku nie zabierze więcej niż mam, więc... O, shit! Dobra, to na pewno. Virgila już wcisnąłem, jakby co? On już tam powinien teraz podprogowo mnie ratować, ale... Użyjmy... Elki. Bam, do pełna. Tylko Virgil, pospiesz się. Byłoby fajnie. No kurde, Virgil! No ty cieciu łosiu matole! No co ty wyprawiasz? Ty wierzę, co za frajer, no cały pasek mi zszedł! Jeszcze raz. Virgil, tylko teraz. No rusz to dupsko! Kretyn, to jest kretyn, nie naprawdę. Stoi kurwa w miejscu, nie robiąc nic! No wow, kurwa dzięki! No nareszcie! Tylko co mi po tym jak... Kurwa, nie wierzę. Robię restart mission, robię to jeszcze raz i widzimy się w tym samym miejscu, cholera! What the hell? Co jest, za dużo czasu mi to zabrało? Serio? O co chodzi? Coś nowego, czego jeszcze nie widziałem się stało po drodze. Kurde, nie, faktycznie starałem się po prostu, żeby jak najmniej życia już mi zeszło, mam połowę tylko, no ale... Co, czytałeś od nowa? Czyli moment, można farmować czerwone mordy? Hej, spoko. Czemu nie? Ej, dobra. Why the hell not? Przy okazji sobie na Devilu będę mógł przynajmniej więcej zregenerować zdrowia po drodze. A czas tam płynie i faktycznie, to szczegół, na który zwróciłem na początku uwagę, ale nie wiedziałem, że to coś znaczy autentycznie, tak po prostu. Myślałem, że to jest element tła i tyle. A czas się tam kończy. Dobra, no to na szybkości. No kurde, nie wiedziałem, że kosą można na dystans. Trzaskać. Ale
spokojnie, spokojnie. Zobaczymy, czy jeszcze raz się przesypie. Na to wygląda. Ale dobra, zostawmy go. Bo oni zostawiają całkiem sporo, dobra. Końcówka została w klepsydrze, dobra, spokój. Mógłbym ewentualnie, o, tak go zająć. No, spokój, ja już swoje duszyczki uzbierałem, troszeczkę przynajmniej ich. Ej, puścił blok, zrezygnował. No, ej, mimo bloku. Kurde, ale dobra, nie, spoko. Nie myślałem, że go zabiłem, ale nie, okazuje się, że przesypało się powtórnie, czas się cofnął. Ale duszyczki cały czas mam nadzieję na moim koncie, tak? No pewnie, że tak, no to kurde, to na wszelki wypadek chyba sobie przyfarmuję tutaj troszeczkę, to po. To jakieś 20 minut tutaj poświęcę, więc spokojnie, widzimy się przy głównej walce i mam nadzieję, że troszeczkę więcej czerwonych mordek będziemy mieli. Na jakieś konkretne inwestycje, bardziej konkretne niż poprzednio. I oby Virgil tym razem nie skopał. Znowu. Ej, no dobra. Trochę skopałem, bo zabiłem ich trochę za wcześnie, bo mam teraz ile? 14 tysięcy, ale już mam przedłużony pasek Devila o jedno, plus pasek zdrowia też o jedno pole, więc kurde, no nie wiem. Kupimy jedną dużą apteczkę, wodę święconą i starczy chyba, mam nadzieję. Ohohohoho, dobra, oby tak było. No dobra, no to tak jak mówiłem, kupujemy teraz sobie albo kolejnego Blue Orba. Nie. LK. Już będę miał ile? Już będę miał dwie takie i dwie takie mam. Dobra. Devila się nie opłaca przedłużać. O, święconą wodę. Najwyżej znowu sobie misję zrestartuję. Kurde. Dobra, ale z jedną eskę też dokupmy. Dobra, oby tym razem. Wziąłem zestaw z gitarą tym razem, zobaczymy. Czy mi się poszczęści. Gdzie on jest? Oj, gitara, ale dużo zabrała, nie wierzę. Ło, ło, aż strach się bać. Nie, dobra, Agni i Rudra w takim wypadku. Jeżeli nie Beowulf, którego jednak nie mam, ale będę musiał zmienić chyba. Inaczej te diabły wcześniej, które widzieliście, się wycinało fajnie. Nevanem, więc dlatego miałem teraz i myślałem, że może to jednak się przysłuży, ale nie. Ej, a właśnie tak się przyglądając tym ślimakom, co ślimak o piranie chyba. Kiedy wyskakują, kiedy są czerwone, mają takie zębiska. Kurde, straszne delikatnie. Ja nie chciałbym takich spotkać. Na pewno. No nie, oj, nikt by nie chciał zapewne. Nie każdy ma dwa miecze, którymi mógłby tak wymachiwać, się bronić. Chyba, że we Francji to ślimak miałby przerąbane. Jeden ślimak na całą francuską rodzinę wystarczy. O, dobra. Jesteś właśnie ciekawy, czy oni to normalnie w domach też jadają ślimak i żabiełutka itd. itp. Czy po prostu w restauracjach tak się jada tam? Nie wiem, nie byłem. Ale chciałbym się dowiedzieć, więc jeżeli ktoś wie, no to w komentarzach bym mi napisać. Nie wiem, ktoś może był, albo zna kogoś, kto był. Albo rodzina jakaś we Francji, coś, nie wiem. Fajnie by było. Ale też nic się nie stanie, jak się nie dowiem. Kiedyś pojadę sam na pewno. Zobaczyć chociażby wieżę Eiffla. Jak każdy turysta zresztą. Ale spoko. Póki co koncentrujmy się na walce, bo ale w sumie nie idzie źle. Potwór ma mniej niż połowę. Znaczy nie. Mniej niż połowę zaraz będzie miał. Jeszcze przecież nawet Virgil się nie pojawił tam na dobrą sprawę. O! Dobra, już. Ej, już się chce chować w ziemię? Serio? No, za mało życia jeszcze. Ach, kurde, to cięcie przed nim trzeba byłoby się jakoś obronić, tylko nie wiem jak. Jeden z drugim. Trzeci z piątym, no kurde. A może to? Moment, ten cios. Kurde, no come on. Nie, za mały promień niestety. Choć mogłoby być dobrze, kurde, a może jednak ta gitarka? Nie, bo nawet jak zacząłem ją kręcić, już jest źle. Nie, 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 nie. Trzymajmy się klasyków jednak. O,
Dobra, Virgil, jestem gotów w sumie, ale dużo życia straciłem już niepotrzebnie. Więc chyba się wstrzymam z przedmiotami. Przy tym podejściu i zobaczymy następnym. No choć w sumie... Tak szczerze. Co ja mogę robić najwięcej niż tak skakać i wycinać? Cięcie za cięciem, cięcie za cięciem. No i ewentualnie później uważać na ślimaki. Ale właśnie, dobra. Ja sobie kręcę mieczem i wciskam równocześnie, symultanicznie czerwony, czyli żeby Virgil mi pomagał i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak w sumie maszuję teraz dwa po prostu przyciski. Żadna wielka matematyka i wielka strategia. Ale nie, Virgil jakoś jest nieobecny, muszę już teraz użyć. Niestety, jakiegoś przedmiotu, jeżeli chcę to zrobić, kurde, tak właściwie, bo nie wiem. Oj, dużo ślimaków zostało. Dobra, spróbujmy. Kit. Za długo już czekałem, a wy zresztą też. Bez przesady, ile można męczyć tego samego bossa. Więc zacznijmy od pierwszej. Później nie będzie chciał mnie puścić coś w tym stylu, to się będzie próbowało coś innego jeszcze dodatkowo. Może ta woda święcona wreszcie, no przecież po co ją kupiłem, nie? Kurde. No, uniki, uniki, uniki. No patrzcie, no przecież ja skakałem w powietrzu w dwie różne strony, zrobiłem skok lewo-prawo, jakim cudem? No, fuck? No spokojnie, zaraz go wykończę. Gdyby mnie nie wykończyły ślimaki, bo potrafią naprawdę napsuć krwi, więc strzelajmy po prostu. Bo to widzę, zdaje się... dobre posunięcie. Ej, no kurde, jeszcze żaden mnie nie trafi, ja tylko strzelam. Z jedną rzecz, jaką robię. Dobra, spiral w takim wypadku. Nie, głupi pomysł, głupi pomysł. Ebony jajbory. Na ziemi pozostawać też nie mogę. W ogóle, jak się kurczę zczerwienią ze złości. Oj, oj, oj. No już od ścian się też można odbijać, nawet tych niewidzialnych. No nie chcę kolejnego kurde przedmiotu używać na pieprzonych ślimakach. Virgil, co ty tam tniesz? Cholera jasna. Łosiu! Łośle! Jej kolejny przedmiot. No kurde, to się już teraz musi skończyć, więc... Nie obraźcie się, ale... O właśnie, teraz zrobimy tak. Woda święcona. Od razu i mała gwiazdeczka. Bam. Może nawet dwie. Na wszelki wypadek. No i woda święcona. Nie wiem, skończy to już go? Prawie, dobra. Parę cięć. Wszystko! Oby to był naprawdę ostatni boss, bo kurde. Obawiam się Virgila jeszcze. Przecież on jeszcze żyje, a ma zapędy na bycie jedynym władcą. No to kurde. Ale dobra, nacieszmy się widokiem umierającego Arkhama. A właśnie, może oddam moc Swardy, tylko komu? O, delikatna zamianka, delikatny switch. Może teraz będę miał Yamato. Uhuhu, byłoby zacnie. Ale w sumie, jeżeli to ma być już koniec gry. Ciekawi mnie jedno, w którym momencie tej kascenki oni się wymienią broniami z powrotem. Czy to będzie jakoś w locie, czy po prostu sobie podają? Podadzą jak bracia, normalnie. No właśnie, rzut. Okej, okay, jednak spoko. Kawabanga? Jackpot. A. Teraz rozumiem, dlaczego naładowany strzał się nie pojawił wcześniej. No dobra, panowie, po wisiorku i co, będziecie walczyć o miecz, tak? Dobra, wisiorki już mają.
Ale dobra, ale chyba to, co w następnym odcinku będzie. Nie będzie materiału na cały pełen odcinek, więc nie wiem, może to połączyć jakoś? Nie, dobra. Zobaczymy to w następnym odcinku, kochani. To, co się stanie później z Virgilem i Dantem. W otchłani piekieł bodajże, ale tak. To się musiało stać. Za dużo przedmiotów. Dobra. Pozdro, cześć, hej.